cały nasz projekt wdrożenia systemu to było około 200 tysięcy złotych. Sam projekt opierał się głównie na wdrożeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem Enova. Myślę, że na sprzedaż nie miał jakiegoś konkretnego wpływu. Głównie skupiliśmy się na polepszeniu komunikacji między działami u nas w firmie, między produkcją, logistyką a sprzedażą. Całkowicie zarządza firmą, każdy dział ma swój segment, ale te segmenty są też ze sobą połączone, komunikują się ze sobą wzajemnie, wszystkie informacje są dostępne dla różnych działów. Dostaliśmy dofinansowanie, zakupiliśmy licencję na projekt, na program. Program został pod nas skonfigurowany, dostosowany do nas. Później były szkolenia z obsługi dla wszystkich pracowników, którzy tego wymagali, no i oczywiście zakup sprzętu, żeby to wszystko sprawnie działało. Dzięki dofinansowaniu kupiliśmy również sprzęt, na którym pracownicy mogą korzystać z tego systemu. Na produkcji wprowadziliśmy tablety dla kierowników, ekrany, na których jest wyświetlany plan produkcji na dzień dzisiejszy oraz na przyszłe dni. Na magazynie wprowadziliśmy skanery produktów oraz również komputery, z których był dostęp. Jeżeli przychodzi materiał, jest skanowany, jest wszystko w systemie, także jest to dla nas duże ułatwienie, nie musimy tak często robić, nie musimy tak często sprawdzać, czy wszystko jest, czy mamy dostępny towar i możemy skupić się na produkcji. Jest to również dla nas ułatwienie ze względu na finanse. Mamy biuro zewnętrzne, które również działa w systemie Enova. Po prostu wysyłamy do nich informacje, że jest wszystko wprowadzone w systemie, nie ma przewożenia papierów, dokumentów.